Jarosław Żukowski, nasze miasto Kętrzyn.pl. Witam Państwa serdecznie w 33. wydaniu Kętrzyńskich Wiadomości Sportowych. Po raz kolejny jesteśmy w naszym zaimprowizowanym studio w galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Promujemy oprócz sportu także rękodzieło artystyczne. Wciąż możecie Państwo do galerii przyjść, obejrzeć 19. regionalną wystawę rękodzieła artystycznego i kupić parę eksponatów. Ich ubywa. Tutaj mam przed sobą zająca wykonanego przez artystę z Mrągowa. Bardzo fajna rzecz, polecamy. A teraz przechodzimy już do wiadomości sportowych. Wyróżnienia. Sportowcy walczą i trenują przez cały rok, by osiągać sukcesy i obok zdrowia zdobywać trofea. Chcą też mieć swoje 5 minut chwały i taką chwałę daje im miasto. Ostatnio podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz miasta wręczył kilkunastu sportowcom i ich trenerom wyróżnienia i drobne upominki. Wyróżnienia i upominki odebrali zapaśnicy UKS Olimp Kętrzyn. Jakub Biedrzycki, Tomasz Czoków, Mateusz Woźniak, Patryk Zwada oraz Łukasz Łukasik. Trenerem sekcji zapasów jest Jarosław Rusiecki. Wśród kętrzyńskich bokserów wyróżniono następujących zawodników. Szymon Piotrowski, Hubert Wardak, Nazar Mykytiuk. Trenerami bokserów LKS Niedźwiedź Kętrzyn są Emin Husejnow i Kamil Kondej. Z kolei wśród taekwondzistów wyróżnienia odebrali Aleksandra Łojko, Michał Szowkowski, Artur Trumiński oraz Sara Masiewicz. Trenerem kętrzyńskiego klubu taekwondo Tygrys jest Tadeusz Snopek. Siatkówka. W ostatnią sobotę w Hali Mistrzów odbył się turniej Memoriał imieniem Jerzego Polkowskiego, zmarłego 3 lata temu pasjonata sportu i działacza sportowego w Kętrzynie. Inicjatorem turnieju był jego syn Adam Polkowski. Mam nadzieję, że utrzymam tą samą tradycję co tata, prowadzić turnieje, spotykać się ze znajomymi i nadal coś robić z siatkówką w Kętrzynie. To wszystkie mecze, każda dyscyplina sportu, czy to była piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, obojętnie czy to był badminton, zawsze oglądał, zawsze w telewizorze był sport, nie było jakichś brazylijskich telenoweli, czy nie wiem, jakichś różnych dziwnych filmów, był tylko sport, w domu był tylko sport. Mama, jeżeli chciała oglądać, to oglądała w innym pokoju swoje filmy i seriale. Występuje 5 drużyn, dwa zespoły z Giżycka, zespół Philipsa, zespół Młodzi, w którym grają Adam i Arek Polkosy oraz zespół z Mrągowa. Myślę, że będzie to dobra zabawa na uroczystości otwarcia tego pierwszego turnieju. Była żona Teresa, siostra Krystyna, brat Jan, także są z nami praktycznie cała jego rodzina. No i myślę, że wspomnienie, Jurek będzie o nas tutaj miło z góry patrzył, że jego pamięć chcemy czcić w sposób sportowy na turnieju piłki siatkowej mężczyzn imieniem Jerzego Polkowskiego pod honorowym patronatem burmistrza miasta Kętrzyn. Piłka nożna. Piłkarze Granicy w ostatnią sobotę mieli bardzo trudnego i wymagającego rywala. Byli nim spadkowicze z trzeciej ligi, zespół LZS GKS Wikielec. Przeciwnik okazał się na tyle trudny, że Granica przegrała 0-2, ale z przebiegu spotkania bardziej sprawiedliwszy wydawał się remis. Daliśmy dla przeciwnika dzisiaj 3 prezenty, z tego 2 wykorzystali, dlatego przegrywamy. My mieliśmy też sporo sytuacji. Tamta jedna w drugiej połowie, bramkarz tam chyba końcami palców wybił tą piłkę. No mieliśmy pewnie więcej sytuacji niż Wikielec, ale Wikielec strzelił 2 bramki. Nie odpuszczają piłkarki MKS Mosir Kętrzyn pod wodzą Andrzeja Kłosowskiego. W niedzielę wygrały 1-0 z rezerwami Stomilu Olsztyn i wciąż są liderkami tabeli trzeciej ligi piłki nożnej kobiet. A przypomnijmy, że jeszcze w tamtym roku do Kętrzyna przyjeżdżało się po bardzo łatwe punkty. Teraz zespoły z nami muszą się liczyć, to tak można teraz już powiedzieć, bo przyjeżdżają już nie po pewne 3 punkty, tylko wiedzą, że muszą kawał zdrowia zostawić na boisku. Tym bardziej fajnie, że dziewczyny dzisiaj powalczyły po ostatniej naszej wpadce w Wikielcu, gdzie no mecz nam nie wyszedł, nie ułożyło się, trochę szczęścia może zabrakło i dzisiaj się zrehabilitowały w pełni. Trener mógłby przedstawić wszystkie zawodniczki po kolei.
Jakoś krótko ocenić, no bo jest co oceniać, bo gra jest fajna, wyniki są też super, więc trzeba dziewczyny pochwalić. No, zaczynając od bramki Gosia Jastrzębska, no chwilę defensy, obrony, bo naprawdę spisuje się tam w tej bramce rewelacyjnie i od dzisiejszego spotkania kapitan, bo zaszła tutaj też pewna zmiana. Ewelina Korotko, która trzyma tą defensywę też bardzo dobrze i razem z Magdą Harkot, które zagrały dzisiaj naprawdę też dobre zawody. Zresztą to samo w Wikielcu zagrały, gdzieś chociaż że straciliśmy dwie bramki, ale akurat obrona w tym meczu była bardzo dobra. Monika Salwowska, która też bardzo dobrze się sprawdza na obronie. Angelika Tabdul też w obronie, chociaż dzisiaj grała i w pomocy. Ambitna i dziewczyna, która nie poddaje się, chociaż jest taka mała. No, Wiktoria Błażuk robi nam nieprawdopodobną robotę w środku, bo tutaj Wiki walczy i naprawdę fajnie wchodzi w każdy mecz. Olivia Gan dzisiaj rozegrała pierwsze spotkanie chyba całe 80 minut i też bardzo fajnie weszła w ten mecz, także na pewno no coś wniosła do drużyny, o tak bym powiedział. Kinga Słobocz, która uczy się nowej pozycji, bo przesunięta została z obrony i na tym boku pomocy jeszcze nie potrafi wykorzystać swojej szybkości, jaką ma. Teraz po kolei, jak to mamy. Roxana Bubrowska, która na razie tutaj nam super strzela bramki. Nie wiem, co się dzieje, bo dzisiaj z kontuzją zeszła Iza Zaduszko. Tam chyba jakieś zbicie barku było. Tam ma zbity z bark, ale mam nadzieję, że nic tam poważniejszego, że będziemy mogli z niej dalej korzystać. Tym bardziej, że ostatnio też dostała powołanie, była na kadrze województwa. Teraz muszę pomyśleć. Karolina Sawczuk, która zagrała dzisiaj tam poprawne zawody. Gabrysia Dymidziuk, lewa obrona. Walczak nasz, tak bym powiedział, nieodpuszczająca. Marysia Cedrowska, która weszła w drugiej połowie. No jeszcze ma pewne zaległości, ale nad nimi pracujemy. Kasia Osiecka dzisiaj, drugi mecz jej, który dopiero co do nas dołączyła, także ma też jeszcze sporo nauki. Czy kogoś pominąłem? Nie było Marty Sutkiennik, drugiej bramkarki, bo tam sprawy rodzinne. Malwa Grabias, która też wchodzi i fajna technika, tylko jeszcze czasami wszystko w miejscu robi za dużo. Nie potrafi tego zrobić na pewnej szybkości. No dobra, to jeszcze pozdrów dziewczyny, bo one czekają pewnie na pozdrowienia od ciebie. Tak, pozdrawiam wszystkie dziewczyny.